Anna Stańczak, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na rozmowę z Echo 24. Wraz z rosnącym tempem życia, zwiększającymi się wymaganiami w pracy oraz ciągłym dążeniem do sukcesu, coraz więcej ludzi boryka się z problemem wyczerpania fizycznego i emocjonalnego związanego z pracą. I czym dokładnie jest wypalenie zawodowe, jakie są jego główne objawy i jak je rozpoznać i czy istnieją w ogóle grupy zawodowe bardziej narażone na to zjawisko, o tym z dzisiejszym z naszym gościem, Karolina Sas, lekarka specjalizująca się w dziedzinie psychiatrii. Cześć. Witam serdecznie. Karolina, zacznijmy w ogóle od tego, czym dokładnie jest to wypalenie zawodowe i jakie są jego takie główne objawy. Generalnie zacznę od historii, dobra, bo to jest ważne, żeby dowiedzieć się, skąd ten termin wypalenie zawodowe. To jest nowy jakiś termin? Niekoniecznie. Nowy, nie nowy, 1974 rok. Dobra. Wyobraźmy sobie Nowy Jork, 1974 rok. Mamy pracującego psychologa Herberta Freudenbergera i on zaczął pracę w klinice dla osób, które są uzależnione od alkoholu, narkotyków. I co ten psycholog zauważył? Zauważył, że początkowo on, jak i cała jego ekipa osób tam pracujących, początkowo byli zafascynowani niesieniem pomocy, pracą, a z dużym zapałem zaczęli pracę i zauważył, że po kilku tygodniach tej pracy następuje wyczerpanie emocjonalne, wyczerpanie fizyczne, obojętność, czasami nawet cynizm. I Freudenberger opisał to zjawisko w artykule Burnout Syndrome i tak się zaczęło. Tak się zaczęło od 1974 roku. Mhm. Czyli definicja wypalenia zawodowego w tamtych latach była tylko związana z zawodami, które są mocno wymagające, jeżeli chodzi o rozmowy z ludźmi, o niesienie pomocy. Na przykład jest to właśnie niestety ochrona zdrowia, pracownicy ochrony zdrowia, nauczyciele, pomoc społeczna. Następnie w latach 70., 80. rozwój tej koncepcji cały czas, znaczy ten rozwój koncepcji cały czas się jakby szedł do przodu. I jedną z takich badaczy, która naprawdę zrobiła wpływ, jeżeli chodzi o wypalenie zawodowe, była Christina Maslach. Mhm. Ona stworzyła skalę syndrom burnout, badała zjawisko, także to, że coraz więcej pracujemy w latach 90., 2000, doszło do tego, że tych badań było coraz więcej i mamy aktualnie definicję wypalenia zawodowego, która została ujęta w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11. Czyli jaka to jest definicja? To jest definicja, która następująco brzmi. Jest to wypalenie zawodowe, jest to syndrom, czyli grupa objawów, która jest związana z przewlekłym stresem w pracy i ten przewlekły stres nie jest dobrze zarządzany, nie jest, że on cały czas jest. O to chodzi, tak? Mhm. I to jest obecna definicja wypalenia zawodowego. Ale żeby tutaj być już bardzo konkretnym, żeby syndrom objawów to nie znaczy choroba. Mhm. Czyli wypalenie zawodowe nie jest chorobą, jest grupą objawów, które może doprowadzić do różnych chorób. Tak? O chorobach jeszcze pewnie zdążymy porozmawiać. Jakie są te objawy? Czyli wchodząc w tą definicję, wypalenie zawodowe składa się z trzech filarów. Po pierwsze, wyczerpanie psychiczne, wyczerpanie fizyczne. Po drugie, dystans psychiczny do pracy, negatywizm oraz cynizm, a także w związku z tymi objawami zmniejszona efektywność w pracy. I wypalenie zawodowe, żeby stwierdzić wypalenie zawodowe, tak jak sama nazwa wskazuje, musi być ten kontekst
pracy, prawda? Musi być kontekst pracy. Mhm. Jakie czynniki najbardziej się przyczyniają do właśnie tego wypalenia zawodowego, oprócz tego wspomnianego już stresu, bo wspomniałaś, że to tak najbardziej, jeżeli chodzi o stres, co jeszcze? Jakie czynniki wpływają na to, że się wypalamy zawodowo, tak? Jeżeli chodzi o czynniki z naszej strony, badania wykazują, że pewna osobowość czy też cechy charakteru wpływają na to, że wypalamy się zawodowo. Jest to perfekcjonizm, jest to no niestety osoby, które są bardziej zaangażowane, które są bardzo ambitne, sumienne, które emocjonalnie angażują się w pracę, to te są najczęściej narażone na wypalenie zawodowe. Mhm. Jeżeli chodzi o właśnie zaangażowanie w pracy, to powinno być to zaangażowanie na takim odpowiedzialnym wymiarze, a nie ten hiperoptymizm, bo jeżeli jesteśmy bardzo, bardzo zmotywowani, bardzo zaangażowani, nie mamy tego życia prywatnego, nie mamy hobby, nie mamy niczego, tylko praca, to jest bardzo duże ryzyko, że po prostu się wypalimy zawodowo. Czyli w dużej mierze zależy to od nas, czy się wypalimy zawodowo. Też w dużej mierze jest to związane ze środowiskiem, gdzie pracujemy, jaki jest ten pracodawca, czy dba o warunki pracy, czy dana firma ma politykę przeciwko wypaleniu zawodowemu, czy dba o tego pracownika. I to jest ciekawe, że jeżeli widzi tego pracownika, który jest taki hiperoptymistyczny, to proszę nie ładujmy tam mu więcej tych zadań, 5-6, a bo daje radę, więc włóżmy jej jeszcze 10 zadań, tylko popatrzmy się na tego pracownika z takim dystansem, z takim myśleniem długoterminowym. Mhm. Bierze dużo zadań, nie ma równowagi, nie ma balansu pomiędzy pracą a rodziną, hobby. Co się stanie za kilka tygodni z tym pracownikiem? On będzie na zwolnieniach lekarskich, będzie się leczył, będzie wyczerpany fizycznie, jak i emocjonalnie. Mhm. Tak, bo my mamy jakiś zasób energii i to, jak zarządzamy tą energią, zależy od nas. Czyli odpowiedzialny pracodawca widzi ten hiperoptymizm i mówi: słuchaj, stop, tyle zrobiłeś, to jest twoje zadanie, teraz odpoczynek. Czas na ładowanie baterii. Dokładnie. Czynniki ryzyka wypalenia zawodowego to jeszcze określiłabym, że w pracy mamy nudę. Mhm. Nudę, że cały czas jest jakaś rutyna. Ciężko mi sobie to wyobrazić. Tak, no, powiedzmy na przykład na moim przykładzie, że przychodzi do mnie pacjent i tu uzależnienie, a tu myśli samobójcze, tu depresja, czyli cały czas mam tą rutynę, tak? Naszym zadaniem jest być w stanie zaciekawienia, czyli jeżeli jesteśmy ciekawi swojej pracy, to w każdej sytuacji mamy pewnego rodzaju zainteresowanie, zaciekawienie, to każda sytuacja, każdy pacjent, pacjentka jest inną historią. Dlaczego jest uzależniony? Co się stało? Co się wydarzyło? Jaki jest kontekst rodzinny? Dlaczego akurat w tym momencie nadużywa alkoholu bądź narkotyków? Tak? Mhm. Więc bądźmy ciekawi. Ten stan zaciekawienia jest bardzo ważny w kontekście pracy. Ale też pracodawca ma tu też bardzo duże znaczenie, ponieważ jeżeli mamy monotonne zadania i pracodawca widzi, że nie ma już tego speedu, nie ma już tej energii, która była na samym początku, zmieńmy trochę grafik pracy, zmieńmy rutynę, dodajmy jakieś inne elementy, może zmienimy grupę, zespół, team, tak jak jest w korporacjach. Zmiany są ważne w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego. A czy wypalenie zawodowe przychodzi nagle, czy rozwija się stopniowo? Bo jak to jest? Jestem właśnie na takim speedzie, jest super, budzę się i o nie. I czy to jednak czuję wcześniej, że już się coś zaczyna dziać? Wypalenie zawodowe to syndrom, grupa objawów, która się pojawia w wyniku przewlekłego stresu. Przewlekłego znaczy długoterminowe, czyli to w dzisiejszych czasach to tak naprawdę wszyscy są narażeni na ten długoterminowy, przewlekły stres. Jak najbardziej, każdy pracownik. Kiedyś właśnie w tych latach 1974, 80., 90. mówiono, że wypalenie zawodowe dotyczy tylko takich zawodów właśnie jak
pracowników w ochronie zdrowia, nauczycieli, praca socjalna. Dzisiaj wszystkich. Ale aktualnie tą definicję rozszerzono, w badaniach wykazano, że każdy jest narażony na wypalenie zawodowe. I mówimy tu o pracownikach, menadżerach, przedsiębiorcach, zarządcach, tak? Więc jeżeli chodzi o badania, najczęściej dotyczy to pracowników, jeżeli chodzi o wypalenie zawodowe, aczkolwiek też jest dość spora grupa osób, które są wypalone zawodowo jako przedsiębiorcy, jako menadżerzy. A czy istnieje różnica między wypaleniem zawodowym, a tym stresem, o którym cały czas mówimy? Tak, jest różnica. Stres to reakcja. Reakcja na nasze zadania. Mówimy o stresie zawodowym, czyli na zadania w pracy. I ten stres może być krótkoterminowy, czyli mamy jakąś sytuację zadania, mobilizujemy się, skupiamy, wykonujemy i potem ważny jest odpoczynek, czyli taki stres krótkoterminowy, albo stres długoterminowy, to też może być, prawda, że w dłuższej mierze, że po prostu nie odpoczywamy i nakładamy sobie coraz więcej zadań i mamy kolejne etapy tego długoterminowego stresu. A wypalenie zawodowe to już jest efekt przewlekłego stresu, czyli to już są objawy, które pojawiają się, jak po prostu nie odpoczywamy. Ja chciałam tu podkreślić, że bardzo ważne jest, abyśmy odpoczywali. I nie w kontekście też, że jesteśmy na przykład kilka tygodni w pracy, a potem wakacje, ale odpoczywali w pracy. Czyli mamy jakieś zadanie, dobra, zrobiłam zadanie, 5-10 minut, wyjdźmy z gabinetu, wyjdźmy z biura, porozmawiajmy, rozmowa z bliską osobą, oderwijmy się od pracy. Czyli takie przerywniki. Dokładnie, 5-10 minut wystarczy. Oczywiście wakacje też są bardzo korzystne i warto odpoczywać. Badania wskazują, że już 7-dniowy odpoczynek daje nam zwiększoną motywację na kolejny miesiąc pracy. Czyli warto brać te urlopy. A są jakieś błędne przekonania na temat właśnie tego wypalenia zawodowego? Tak, są błędne przekonania i nawet w gabinecie spotykam dość często to błędne przekonanie o wypaleniu zawodowym. Pierwsze takie błędne przekonanie to jest to, że wezmę zwolnienie lekarskie, przejdzie mi, przejdzie mi. Albo że wezmę zwolnienie lekarskie i koniecznie muszę zmienić pracę. Bo tam już nie mogę funkcjonować. Czyli wracając do pierwszego punktu, jeżeli nie będziemy się zastanawiać nad tym, co spowodowało wypalenie zawodowe, czyli co jest przyczyną, dlaczego ja się źle czuję, tak? Może od początku. Po pierwsze, warto wiedzieć, jakie ja mam emocje, jak ja się czuję. Bardzo wiele osób nie jest blisko ze swoimi emocjami i cały czas jest w tych obowiązkach praca, 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 rodzina, praca, obowiązki i nie wie, jak się czuje. Nie zatrzymuje się, nie pyta siebie, czyli pierwszy punkt, wiedzieć, jak się czuje. Potem, co powoduje to, dlaczego ja się tak czuję. Czy mam słabe relacje z pracodawcą, czy jest jakiś konflikt w zespole, w którym pracuję, czy jestem przytłoczona obowiązkami, czy za mało zarabiam, a jest tyle obowiązków, że nie jestem w stanie tego ogarnąć, czyli zastanowić się, co jest przyczyną. A pacjenci, pacjentki zazwyczaj robią tak, jest problem, biorę zwolnienie lekarskie, nie dam rady tam pracować, zmieniam pracę. I znowu robię to samo. I znowu jest duże ryzyko, że będzie tak samo, więc warto się zastanowić. Warto, jeżeli mamy otwartego pracodawcę, który jest otwarty na kontakt, porozmawiać z pracodawcą, porozmawiać, czy coś się da zmienić w tej pracy. A my mamy taką skłonność do tak albo nie, prawda? Nie ma nic pomiędzy, nie ma rozwiązania, tak. Nie ma szarości, nie ma rozmowy z pracodawcą. A czy ty widzisz w swojej pracy wzrost liczby tych pacjentów właśnie z wypaleniem zawodowym? Zdecydowanie tak. To jest jedno z pierwszych zdań, które pacjenci, pacjentki wypowiadają. Źle się czuję w pracy. Czuję się mobbingowana, czuję się przytłoczona. Jak wracam
do domu, myślę o pracy. Dlaczego tak jest? Myślę, że w dużej mierze praca zdalna spowodowała to, że nie ma tej granicy pomiędzy zawodem, pracą, a odpoczynkiem. Cały czas jesteśmy w pracy. Cały czas jesteśmy w pracy, a te grupy na tych komunikatorach, prawda, że jest godzina 17, 18, odbieramy jakieś wiadomości z pracy, odbieramy pocztę i cały czas non-stop jesteśmy w pracy. Jest odpoczynek, jest aktywność fizyczna, jest godzina sportu, wyłącz telefon. To jest czas tylko na ten sport, na tą czynność, tak? W dzisiejszych czasach chyba ciężko jest tak właśnie wyłącz ten telefon na tą godzinę, bo mam wrażenie, że wszyscy cały czas, jak nie jesteśmy w komórkach, w tych ekranach, to nie wiemy, co ze sobą zrobić. To prawda. Oczekujemy nawet tych wiadomości, że może pracodawca coś ode mnie chce, ja to zrobię, będę lepsza, zrobię kilka zadań naraz. Więc jeszcze raz podkreślę tą odpowiedzialną, rozsądną definicję zaangażowania w pracy. Powoli wydatkujemy tą energię, aby starczyła nam na wiele lat pracy, która na samym początku była dla nas przecież marzeniem, fascynacją, dobrze się czuliśmy, tak? Bo wypalenie zawodowe to jest od fascynacji do frustracji. Okej. Okay. To jakie też tak na koniec rady takie wypunktujmy osobom, które właśnie borykają się z wypaleniem zawodowym? Czyli mamy już taką sytuację, że ta osoba wie, że jest wypalona zawodowo, przeanalizowała albo podejrzewa. Sobie, albo podejrzewa. Pierwsze, odpoczynek. Odpoczynek na to, aby zebrać myśli, zastanowić się, dlaczego jestem wypalona zawodowo, jaki jest powód, jak to rozwiązać, czy jest jakaś możliwość komunikacji w pracy, w zespole, aby rozwiązać ten problem. Można skorzystać i gorąco zachęcam do pomocy, u specjalistów. Terapia behawioralno-poznawcza jest bardzo skuteczna w objawach wypalenia zawodowego, bo tam właśnie poznajemy swoje emocje, swój taki wzór negatywnych myśli, dlaczego tak myśleliśmy, co jest powodem. Uczymy się radzenia sobie ze stresem, czyli terapia behawioralno-poznawcza, a także zachęcam do wizyty psychiatry, który przeanalizuje, czy to jest tylko wypalenie zawodowe, czy mamy kolejne depresję. Kroki, które może spowodować wypalenie zawodowe, czyli depresję, zaburzenia lękowe, czy też uzależnienia. Depresja zdecydowanie jest tematem na następny odcinek. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem była Karolina Sas, lekarka specjalizująca się w dziedzinie psychiatrii. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.